Cześć, witam na moim kanale. W tym filmie testery RJ45, kabli sieciowych, czyli popularnej skrętki komputerowej. Pokażę najprostszy, tani tester i porównam z testerem bardziej zaawansowanym, ale jeszcze nieprofesjonalnym. Pokażę, jak je używać, czym się różnią, jakie mają dodatkowe funkcje i w jaki sposób sygnalizują różne usterki, przerwane żyły, zwarcia czy zamienione żyły. Czy warto kupować droższe testery, czy może wystarczy Wam taki najtańszy? Zapraszam na film. Mam tu 3 testery. Najtańszy. Można taki kupić już za kilkanaście złotych na znanym portalu aukcyjnym. Drugi tester to Anenk, który był już na kanale. I stary, ale nadal sprawny Forscher. Dwa pierwsze testery składają się z 2 elementów, testera i terminatora. Tester podłączamy do jednego końca skrętki, a terminator do drugiego. Forscher może testować z terminatorem lub samodzielnie. Tester ma 2 gniazda. Najtańszy i Anenk działają na tej samej zasadzie i tak samo prezentują wyniki. Diody mają zapalać się kolejno. Każda i tylko jedna. Wystarczy patrzeć na terminator. Testera widzieć nie musimy. Może sobie być w innym pomieszczeniu. Dlaczego na terminator, a nie tester? Zobaczycie sami przy testowaniu uszkodzonych kabli. Podłączam przewód i włączam tester. Tak to powinno wyglądać dla sprawnego przewodu. G to ekran. Jeśli występuje w przewodzie, to też można sprawdzić jego połączenie. W przypadku bardziej zaawansowanych testerów, na przykład tego Forschera lub innych podobnych, mamy pokazane połączenia i ewentualne błędy. Tak powinno to wyglądać dla sprawnego przewodu. Mamy wszystkie linie łączące, tak samo ustawione cyfry. Ale mamy też prosty, jasny komunikat. Połączenia poprawne. Nie musimy patrzeć na te cyfry. To dużo szybsze i wygodniejsze. Zwłaszcza jeśli mamy więcej kabli do przetestowania. Forscherem możemy także sprawdzić długość przewodów. Pokazuję to dla każdej z par. Jak to wykorzystać, będzie w dalszej części filmu. Sprawdzę teraz, jak te testery wskażą usterki. Przerwanie jednej żyły, zamiana żył i zwarcie pomiędzy żyłami. Najpierw przerwanie. Dla diodowych testerów wygląda to podobnie. I na testerze, i na terminatorze nie świeci jedna dioda. W ten sposób tester informuje o przerwanej żyle. Tu natomiast mamy jasny i wyraźny komunikat. Błąd i pokazane braki połączeń. Ten Forscher pokazuje uszkodzoną parę. Nie wskazuje konkretnej żyły, chociaż przeciąłem tylko jedną. Jeśli chcemy sprawdzić, która to żyła, możemy użyć tego tańszego diodowego. Mając kabel na stole, można go po prostu obejrzeć. Ale w ścianie? Tu pomocny może być pomiar długości. Zobaczcie, sprawne żyły. Długość 2,2 m. A uszkodzone? 1,3 m. Możemy szukać uszkodzenia w okolicy 1,3 m od testera albo 0,9 m od terminatora. A jak szukać kabli w ścianie? W Anenku i Forscherze mamy skaner. Możemy próbować zlokalizować ułożenie przewodu w ścianie, a licząc odległości ustalić miejsce uszkodzenia. Powiedziałem próbować, ponieważ nie zawsze jest to łatwe. Możemy mieć zakłócenia, wskazanie odległości też nie jest bardzo dokładne, ale mimo to może się to udać, a na pewno lepsze to niż nic. Tu uwaga, aby Forscher pokazywał dokładnej długości, trzeba go najpierw skalibrować.
a przy małych długościach błąd może być bardzo duży. Zobaczcie, tester pokazał 2,2 m, a patchcord ma 1,5 m. Uszkodzenie? 1,3 m od testera, a w rzeczywistości 80 cm. Przy większych odległościach, rzędu 5, 10 czy 15 metrów, wygląda to już dużo lepiej. Zobaczcie teraz reakcję na zamianę żył. Diodowe pokazują nieprawidłową kolejność tylko na terminatorze. Na testerze jest dobrze. Dlatego trzeba patrzeć na terminator. Natomiast Forscher pokazuje prosty i łatwy do odczytania komunikat. Błąd. Pokazuje też, które połączenia. Mamy tu 6-3 i 3-6. Żyły są ciągłe, więc odległości nie sprawdzimy. To jest raczej do sprawdzenia wtyczek, chyba że skrętka jest gdzieś łączona. A jak te testery wskażą zwarcie? Diodowe. Na testerze jedna dioda świeci jaśniej, a na terminatorze świecą jednocześnie dwie diody. Ten Forscher od razu wskazuje zwarcie pomiędzy żyłami 3 a 6, ale nie pokazuje wtedy żadnych odległości. Nowsze testery mogą jeszcze testować np. zasilanie PoE, połączenie z urządzeniem, mają funkcję znać port. To też może być bardzo przydatne i warto o tym pomyśleć, planując za. Lokalizować można nie tylko skrętki, ale też przewody elektryczne, np. w ścianach. Możecie to zobaczyć w filmie o Enengu, ale też np. w pojazdach. Tak zlokalizowałem na przykład przewód od kierunkowskazu czy wtrysku. To już wszystko w tym odcinku. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.